Face to face. Ważne, żeby robić w życiu to, co się kocha. Nie słowa, tylko czyny. Adamek versus Kalidów. KSWEpic.tv. Hotel Element podpisuje zdjęcia dla fundacji. Paul Bridge do tego się nie zapomina. Wyglądałem strasznie, no ale to była cena walki zdobycia Mistrzostwa Świata, no złamany nos. No tam te łzy ciekły, bo to z bólu, bo to był straszny ból. To wyglądałem, nawet widać po tych rękawicach, ile tu krwi było. Że tam straciłem. To wie, Pan Bóg na niebie wie, ile straciłem krwi, ale no przez 12 lat. Ja łykałem tą krew normalnie, że miałem otwarte złamanie. Ja łykałem normalnie w czasie przerwy, nie chciałem za bardzo pluć, bo żeby mnie sędzia mógł poddać, bo nikt nie wiedział, co się dzieje. Ja łykałem tą swoją krew. Byłem sam, żona, dwie córki w Polsce. No i to było. Czy ta Ameryka będzie dla mnie stanie otworem, czy to będzie tylko jednorazowy epizod? No i... Niedobra skrzydła, słodka. Się wygrało tyle walk, tyle wojen w Ameryce i Płóciężka, i Kruse, i potem Ścieżka. Pineda. To było chyba w Katowicach, chyba wtedy wygrałem IBO. No ta walka też była bardzo dobra. Walka z Cunninghamem. Piękne 12 rund. Dostałem telefon chyba od Kati Duby, że Dering przyznało mi pas Dering jako zaosiągnięcia w Cruiserweight. Tu chyba najlepsza walka waty ciężkiej? No, na pewno jedna z lepszych. Trenowałem z Ronnie Shields w Teksasie. 100 stopni ponad 100 w gymie. Takie miałem wielkie odciski. Poduszki po prostu mi odchodziły. No, było tych ciosów trafionych dużo. Dobra walka. No, wtedy Aurola był, myślę, że jedną stoczył z lepszych walk. Po tej walce straciłem zęba. Straciłem piątkę, pęknął mi na pół. Doktor mówi, no, że pęknięty jest do korzenia. To zrobić, no, już tyle lat. I może ja bym tą walkę wygrał, może bym zgłupiał. Możemy zarobić już za dużo pieniędzy. Byłem wolny, nie pracowałem wtedy Zygiego. Bo z kim jedziecie do Polski na 8-9 tygodni. Też nie było powiedziane, że gdybym tutaj przyjechał na całobóz, bym miał gwarancję zwycięstwa. No, Kliczko to właściwie, że był wtedy jeden z najlepszych, ciężkich. I ten, ale to byłby inny obraz walki. No, a tutaj no, ja byłem lipa. Krwawe to były wojny i chcę je właśnie przekazać na Fundację Karoliny Kowalkiewicz. Kawa z rana jak śmietana. Pieter, wiesz o co chodzi? Trzeba prądu dostać. Nie? Czas na weryfikację. Robota. Trzeba powalczyć pięknie, bo tego bym sobie życzył. Bo kibice chcą bić brawo, jak się pięknie walczy. Jak jest słabo, no to jest słabo. Mam nadzieję, że tak będzie. W sobotnią noc pokażę serce do walki. No wiesz, niektórzy się martwią, że to będzie taki sparring. Że nie będziecie walczyć ze sobą. A będziemy z butelką wina jeszcze. Nie no, trzeba się pobić, no jak. Po to są zawody, tak? Ja nie z tych, co udawają. Gdybym tak robił, to bym przyjął na jeden tydzień do Element i bym wszedł do walki, tak? Ale wariot ze mnie nie jest jeszcze. Hej. Mówię, $70 kary. Spóźnijcie się 7 minut. Każda minuta $10. Nie spóźni się, bo jest dobry czas. Dzieci przywitają pana Tomasza w drzwiach i potem wprowadzą na salę gimnastyczną, będzie piękna, ale oprawa. Wprowadzenie jako ksiądz, wielebny, przyszły biskup, świeradł zdrój. Tomaszu, ty jesteś prawie jak ksiądz. Ale już ksiądz biskup, to już jak słyszałem, zadatki chodźcie. Są. Chodźcie. Dziękuję za pomoc.
A czemu mnie dotykasz? Moja żona jest zazdrosna, on tak nie lubi. Słuchajcie. Zawodowy mistrz świata w organizacji International Boxing Federation i International Boxing Organization oraz World Boxing Council w wadze półciężkiej. Powitajmy oklaskami Tomasza Amata. To długa droga, pewnie będę musiał opowiadać całymi dniami, byśmy pewnie film nakręcili. Ale no tak widzicie, że dzisiaj mam 47 lat i że jestem dziadkiem i dalej walczę. Ja się dzisiaj czuję, bym miał 20 parę lat. Takie małe ośrodki powodują to, że człowiek się nie boi, że człowiek umie mądrze marzyć, że człowiek gdzieś tam idzie za głosem swojego serca, ma jakąś pasję, ma trochę talentu i idzie z takim wielkim charakterem, totalną determinacją. I to nieważne, czy wy w życiu postawicie na sport, czy sobie wymarzyliście, nie wiem, że będziecie, ktoś z was będzie aktorem, ktoś z was będzie prawnikiem, ktoś będzie bankowcem, ktoś postawi na kompletnie inną dyscyplinę życia. Ważne, żeby robić w życiu to, co się kocha. Najcięższy przeciwnik. Najcięższy przeciwnik to jest taki, który jest szybki, który ucieka i ciężko go złapać. To są najciężsi rywale do rozgryzienia. Zawalczy pan na Fame 21 z Bandurą? Jeszcze jest ta walka. Jest ta, bo jest najważniejsze przede mną. A później będziemy już w niedzielę mówić o kolejnej walce. Dzisiaj tutaj cały czas o Fame mówią. Gdzie jest gość? Ja też kiedyś byłem młody, patrzyłem na wzorce. Byli przynajmniej jacyś sportowcy, patrzyłeś, no chcę być taki jak on. Oby byli jeszcze więksi od nas niż nasz wspaniały komentator Mateusz Borys. To Mariusz Wach jest większy. Turski, very tough fighter. Matisz said like 100%. MMA fighter. Guess Koren is a boy from Brooklyn. I'm ready, guys. I'm ready. Turski versus Karen. 6 rounds of boxing. You're 6-1? I'm 0-0. Ja stawiam na Gessa. He's his promoter, but his promoter lied to him. Face to face poprosimy. Poprosimy face. Face to face. I'm taller. First time I'm taller. No, I see eyes. Oh, shake it, chicken. Go. Jak się czujesz jako underdog? Zawsze jestem underdogiem, ale zawsze wygrywam. I want you first. I don't get left over. Easy money for Gessi. Submission game. Jest na Gasa Karena kurs na wygranie tej walki 1-0-0-1, czyli przy zapłaceniu podatku dostaniesz mniej niż obstawiłeś. Niczym mnie nie zaskoczą, po tylu latach? Tomek jest szybki, jak Tomek jest szybki, wygra z każdym, ale nie ze mną, bo jestem szybszy, Gas nie wygra. Turski versus Karen. Who be the best? No. Boże, widzisz i nie grzmisz. Panie Romaszu, powodzenia. Będziemy kibicować. Scared. Old man in shape. He's good. Oficjalna ceremonia ważenia przed jutrzejszym pojedynkiem. Who's this? David Hasselhoff? From the Rocky Florida? Let's go, baby. Close off. Close off. Gossi, easy opponent? Easy. Nie docenia. Czas do sauny, rozluźnić mięśnie, by jutro znów być gotowy. Nie no, sauna jest potrzebna. Raz w tygodniu wyjrzeć ciało, bakterie. Jest dobrze. Sauna's great, I always come to the sauna. And my two friends, Amilka and Iza, they're the best. Hey, Daniel. I have a big heart. Cisza przed burzą. 8 dni pozostało do tego historycznego starcia. Adamek versus Kalidow. KSWEpic.tv. Pozdrawiamy całą Polonię amerykańską. Poważnie się trening już skończył. Ostatni, myślę, trening w klatce, gdzie jest rozkładane, bardzo luźną tarczę i łapanie świeżości na sobotę. Wiecie co? We have my friends here, Nakia, Brooklyn and Jim Zaremba, coming from Vero Beach, Florida.
last week, so it's just about staying sharp. Why you drive early? He's afraid of my guy. Philly Shell. On mówi, że Joey Abel też był sofą. Jestem gotowa, jestem gotowa. Wiele ludzi twierdzi, że jest 55-45 na Mameda, czyli będzie dobre siano do zgarnięcia, jak postawimy na dziadka. Ja uważam, że z wiekiem trzeba zmienić trochę swoje postępowanie. Potwierdzam. Naprawdę trzeba zmienić swoje postępowanie. Najważniejsze wyciągać wnioski, dostosować się do sytuacji. Wyciągać czasu. Wnioski, dostosować się do sytuacji, szanować czas. I tak jest chyba tutaj, że trzeba było dostosować się właśnie do wieku, czasu, długiej przerwy. Ale ta adaptacja chyba przebiega pomyślnie. Przynajmniej mam takie wrażenie, jak zerkam nawet na ten shadowboxing, którego wy nie zobaczycie. To jest wielka przyjemność. Yeah! Yeah! Masi throws wild left hook, gut whoop! Whoop! Left hook! Not enough. Kurde, patrzyłem na gasa, gdy tego szerpa. Nie wiem, czy ja takiego haka wsadzę. Mam nadzieję, że zrobimy na 50%, a nie na 100%. Ja mam większe rękawice. To są dziesiątki. Speed is not everything. The more important is timing. Timing beats speed. Ja jestem w szoku. Good. That's it. Enough. Koniec! Koniec. No. Betting online. Karen or Turski? Turski or Karen? No. Go. Go. Switch positions. Yeah, yeah. Za co my płacimy? Zapłacone pay per view i nie ma punches. No punches. Nie ma no punches. Time! Musisz wejść za 3 minuty. Gaz, musi wejść. One round. Obiecałeś? Nie słowa, tylko czyny. Time, time. Najgorsze zostało w miejscu. Wyrównana walka. One minute. Draw. Szybkie. No i dało ładnie, ale zawalowa, ale... No jak zamyka, to nie ma siły, nie? Jest materiał. Na mikrofon. Zero ducha walki. Sędziowie orzekli remis. 114, 114 draw. Steak. Ale to jest chyba polski. Bo wielkość wygląda na polski. W sensie duży czy mały? Mały, no polskie wszystko jest małe. Talerze. Są to wielkie nadzieje, wielkie oczekiwanie. A no tak. Wielkie gale. Natomiast jeśli chodzi o big, sprawy duże. Się okazuje, że nie wszyscy tutaj w Polsce, mimo że są kilka tygodni, że byli w stanie jakby implementować big balls do walki, prawda Tomku? Potem przegrywają z dziennikarzami. Mom. Biggest balls. Big balls. Huge. Yeah, this is mouth. But you didn't see in the ring today, in the cage. You said small balls, very small. What was that? It was a bad day today. Bad day. I woke up in the morning. It just was stiff. Wasn't your day. Wasn't my day. Każdemu się może przydarzyć, że wstanie z rana i to nie jest jego dzień. Zwłaszcza jak się stary, nie? No, on już stary. 50. We're saving it for MB Promotions or Fame MMA. Whatever. Whoever gonna pay the big money? Słuchaj, Gaz Karen Fame MMA. No to się, słuchajcie, może wydarzyć. Widzę. Widzę, zgłaszajcie się, lista potencjalnych przeciwników Gasa Karena. Czy stanie się nową gwiazdą Fame MMA? Zawsze chciał zagrać w takim polskim, ale jednocześnie w swoim kształcie amerykańskim treglerze do tej gali. No pan Tomek chciał... Mocny masaż, tak. Nawet na razie zaczęła ostro. Nie wiem, czy jeszcze dołoży mi mocy swojej, czy ujmie. No zobaczymy.
Muszę rozłożyć siły do 21 dzisiaj. Łączymy się za chwilę na wywiad z Kanałem Plus. Halo? Jestem. Nie słyszy? Jest, tak. Super, dzień dobry. Ja nazywam się Daria Kabama. Aż bardzo mi miło. Za chwilę pogadamy sobie już dla widzów. Czoranek jest już teraz z nami. Dobry wieczór, panie Tomku. Witam serdecznie i państwa. Zaproszenie jak to, które do widzów może wysłać pan. Bardzo proszę zachęcić wszystkich, by tę kolejną sobotę zdecydowali się oglądać właśnie Galę z Gliwic. Zapraszam wszystkich fanów, gdziekolwiek mnie słyszą i słyszycie. Tomasz Adamek, 24, Gliwice, już za tydzień. Dopingujcie, będzie się działo. Żomirej, po japońsku będzie os. O, witam serdecznie. Witam serdecznie. To chce być jak Adamek, albo lepszy. Czy pan się stresuje przed walkami? Nie, bo się modlę. Ja się jestem człowiekiem rozmodlonym i jakoś zawsze... Cokolwiek robiłem w życiu zawsze z Bogiem i to jest normalny dzień. Wiadomo, że jest jakaś tam presja, no bo chcesz wygrać, chcesz dobrze wyglądać, ale jakbym ja się bał, to ja bym do ringu nie wchodził, bo tam może się stać krzywda człowiekowi. Proszę bardzo, mistrzu. To tata jest artysta, taki troszeczkę satyryk. Podobny jest. Pokaż Tomek do kamery. Okej. Postawiam staję bokserstwo. Lewa wraca do twarzy. Zmieniamy, wraca prawa. Lewy, prawo. Lewy, i teraz robisz. Lewy, prawo. Ciąg Tomasz, twarzy. Tydzień został, więc robotę trzeba wykonać i w dobrym stylu wygrać. Wtedy będziemy się wszyscy cieszyć. Kończymy dzisiaj vloga. Widzimy się na konferencji prasowej już niebawem.